Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym zaprezentować nowy kalendarz adwentowy. Jest kalendarz Douglasa, który jest bardzo opłacalnym kalendarzem, ponieważ kosztuje 200 zł, natomiast wartość produktów w środku to jest ponad 1600 zł, czyli jest 8-krotnie wyższa wartość tego kalendarza niż cena, jaką płacimy. To jest bardzo, bardzo atrakcyjny kalendarz adwentowy. Przy okazji chciałam zaprezentować moje nowe paznokcie, które zostały wykonane w fantastycznym salonie we Wrocławiu, który serdecznie polecam. Jest to Inter Biomedica na ulicy Szybkiej 5 przy Trauguta, gdzie po prostu jest naprawdę cudowna atmosfera. Rewelacyjne panie, pani Iza i pani Kasia, które są wspaniałe. Pani Kasia robi fantastycznie paznokcie, pani Iza jest wspaniałą kosmetyczką, także polecam serdecznie salon Inter Biomedica we Wrocławiu. A teraz chciałabym przejść już do kalendarza adwentowego, do kalendarza Douglasa. On jest bardzo duży, otwieram go, nie będzie w środku szufladek, tylko będą okienka. Tak wygląda cały kalendarz adwentowy. Ja sobie go muszę tak bokiem ustawić, żeby go dobrze było widać. I zaczynamy od pierwszego okienka. W pierwszym okienku, o, już wypadło, mamy płatki przeciwzmarszczkowe, aprikot do twarzy. I mamy tutaj 24 płatki przeciwzmarszczkowe. W okienku numer 2, jest okienko numer 2. I w okienku numer 2 mamy, trzeba wyjąć to delikatnie, mamy mini krem z marki Kiss. To jest marka kosmetyczna, która w którym składzie kremie zawiera bakukiol i malachit, czyli bardzo dobre produkty. W okienku numer 3 będziemy mieć zapach, więc tylko trzeba będzie go umiejętnie wyjąć. I to jest zapach Abercrombie i Fitch Authentic Night. Jak on pachnie, sprawdzimy. Pięknie pachnie, to jest orientalna nuta, taka bardziej ciężka, idealna na zimę. Bardzo ładny zapach. Mamy teraz okienko numer 4. Dziękuję, mamy. I w okienku numer 4 mamy bardzo dobry produkt, to jest primer z marki Elf. Produkty tej marki to są produkty amerykańskie i one są naprawdę bardzo dobre. Mają też świetne cienie w sztywcie, takie brokatowe, bardzo dobrej jakości. Okienko numer 5. Jest. To jest takie duże okienko, do którego musimy się dobrać. I w okienku numer 5 mamy maseczkę do dłoni w postaci takich rękawiczek z marki Starskin. To są bardzo dobre maski do dłoni w postaci takich rękawiczek. Bardzo dobrze regenerują dłonie, zwłaszcza na przykład takie przemarznięte, spierzchnięte, więc idealny produkt też na jesień, zimę. Okienko numer 6, czyli Mikołajki, jest tuż obok. Nie jest może duże, ale coś w nim ciekawego pewnie będzie. No tak, i mamy super rzecz w nim, bo mamy zapach Ariany Grande i właściwie w każdym kalendarzu co roku adwentowym trafia się jakiś zapach z tej marki i to jest zapach z taką nutą lawendową, nawet buteleczka jest taka fioletowa lekko i te perfumy właśnie pojawiają nam się w kalendarzach Douglas, tylko pierwszy raz jest taki zapach, wcześniej była chmurka i było jeszcze jakiś inny zapach, chmurka na pewno. Także mamy kolejny zapach do kolekcji. Siódemka. Gdzie mamy siódemkę? Siódemkę mamy tutaj. I w siódemce mamy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Eye Matrix z wyciągiem z konopi, czyli taki też bardzo odżywczy składnik. W okienku numer 8 mamy
Już patrzymy, co jest w środku. O, mamy gąbeczkę z Real Technics. I to jest gąbeczka taka ombre, można powiedzieć, taka cieniowana. Bardzo fajna gąbeczka do rozprowadzenia podkładu. W dziewiątce. W dziewiątce mamy produkt z marki Anna Jacke. I to jest krem przeciwzmarszczkowy do twarzy w pojemności 15 ml. W dziesiątce. Dziesiątka nam tutaj gdzieś uciekła. Jest. W dziesiątce mamy zapach. I to jest Mercedes. Zapach Mercedes-Benz dla kobiet. O nucie zapachowej. Kalendarz nam się za chwileczkę wywróci. Też takiej orientalnej. Czyli mamy takie perfumy bardziej orientalne tutaj. W jedenastce mamy... Mamy dziwny produkt jak na kalendarz adwentowy, bo jest to lubrykant Amorelli wegański. W dwunastce. A w dwunastce mam tutaj produkt spadł. Teraz będę musiała podnieść. Nie? I mamy odżywkę do włosów z marki Aveda. Te odżywki z Avedy w tym roku w kalendarzach adwentowych rzeczywiście się zdarzają. W kolejnym numerku w 13 mamy mini piankę z serii 1, 2, 3 do oczyszczania twarzy. W 14 okienku będziemy mieć, jest taka malutka 14 i mamy w niej produkt z niemieckiej marki Susan von Schmiedenberg. Jest to krem do skóry suchej, odżywczy. Taka niewielka, mała próbka. Później mamy 15. I w 15. O, mamy bardzo dobry produkt. To jest marka Anna Jacke. To jest taka malutka próbeczka kremu pod oczy. Z tym, że ta maleńka próbka kosztuje 200 zł, no więc właściwie tyle, co cały kalendarz adwentowy, więc to jest naprawdę bardzo opłacalny kalendarz. 16. O, tu mamy coś ciekawego. Tu mamy zapach. Zapach szwajcarskiej marki Ambasadora Giselle. I to jest zapach dla kobiet. Ciekawe. Taki zapach kolejny. A w 17 mamy też tą markę i mamy tym razem ambasadora dla mężczyzn, czyli mamy komplet małych mini pojemności. One pachną bardzo intensywnie nawet przez pudełko. To jest taki właśnie też orientalny zapach, drzewny, nawet z takimi nutami skórzonymi. Także też ciekawie, można wypróbować różne zapachy. 18 numer. 18, gdzie mamy 18? 18, tu. I w 18 mamy produkt z wyciągiem z konopi. To jest spray do ust z wyciągiem z konopi. Do niego jest załączona też ulotka, jak go stosować. W 20 okienku mamy produkt z kultowej marki Florence by Mills. To jest kultowa marka w tej chwili, której produkty są bardzo często pokazywane na YouTubie. I tu mamy akurat takie płatki pod oczy w kształcie takich rekinków, także też bardzo ciekawe. 21. Zbliżamy się powoli do końca kalendarza. I mamy bardzo piękny roller z marki Rosenthal. I to jest roller pod oczy jadeitowy, czyli taki do masażu. 22. I mamy tutaj bardzo, bardzo drogi produkt. To
To jest krem do twarzy z marki Dr. Barbara Sturm, która ma bardzo drogie i bardzo jakościowe produkty. To jest niemiecka marka kosmetyków molekularnych. I taka miniatura, 20 ml tego kremu, kosztuje 280 zł. Czyli już mamy produkt, którego wartość przekracza wartość kalendarza. Czyli możemy zobaczyć, że to są naprawdę bardzo jakościowe, drogie produkty w tym kalendarzu za cenę 200 zł. I mamy teraz 23, dwa ostatnie okienka, w 23 mamy spray utrwalający z marki Morphe, czyli z też bardzo dobrej marki, a w ostatnim okienku wigilijnym będziemy mieć coś bardzo pięknego, wręcz biżuteryjne opakowanie. Perfum z marki NCM, która słynie z bardzo drogich torebek, plecaków. I tu właśnie mamy taki maleńki zapach. Mocno zapięty. Dobra, nie będę na razie go otwierać. Chyba czy przesnął? Ładnie pachnie. Nawet przez opakowanie go czuć. To jest cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Nie są to duże pojemności, ale to są bardzo jakościowe produkty. Mamy tutaj na przykład krem z marki Dr. Barbara Sturm. To jest wartość wyższa niż wartość kalendarza. Mamy spray z Morphe, też bardzo dobry produkt. Pełnowymiarową bazę z marki Elf, w pięknym nawet opakowaniu. Mamy maleńki, ale bardzo drogi produkt marki Anne Jacke regenerujący. Także jest tu wiele bardzo ciekawych produktów, a wszystkie są wspaniałe do po prostu przetestowania. Serdecznie polecam ten kalendarz, polecam też jeszcze raz gabinet pani Izy Interbiomedica na ulicy Szybkiej we Wrocławiu. Fantastyczna opieka kosmetyczna, wspaniała atmosfera, pięknie zrobione paznokcie, także serdecznie polecam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!